Jednym z najważniejszych obszarów wiedzy we współczesnej technice jest technologia, która stanowi istotną podstawę wytwarzania różnego rodzaju maszyn i urządzeń mechanicznych. Z tego względu rozwój technik wytwarzania części maszyn jest uzależniony od intensywności prowadzonych badań naukowych nad opracowywaniem nowych technologii, które umożliwią w masowej produkcji otrzymywanie wyrobów o wysokiej jakości i możliwie najniższych kosztach. Dotyczy to szczególnie konieczności prowadzenia intensywnej działalności w zakresie nowoczesnych technik pomiarowych oraz stworzenie podstaw do prowadzenia badań nad opracowaniem nowych metod i sposobów oceny parametrów geometrycznych części maszyn. Wymagania dotyczące geometrii współczesnych maszyn i urządzeń są coraz bardziej rozbudowane. Cechują się wzrostem ilości parametrów niezbędnych do oceny wyrobu. Narzędziem służącym do weryfikacji wymagań konstrukcyjnych i technologicznych w fazie budowy prototypowych rozwiązań i późniejszego procesu produkcyjnego jest metrologia wielkości geometrycznych wyposażona w szereg metod wykorzystywanych do pomiarów makrogeometrii elementów oraz mikrogeometrii struktury geometrycznej powierzchni. Współczesny inżynier musi posiadać niezbędną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z dziedziny metrologii wielkości geometrycznych, dlatego tak ważne są zajęcia laboratoryjne z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu pomiarowego. Laboratorium Komputerowych Pomiarów Wielkości Geometrycznych na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach jest jednym z najlepiej wyposażonych laboratoriów tego typu w Polsce. Składa się z pracowni współrzędnościowej techniki pomiarowej, pomiarów struktury geometrycznej powierzchni, pomiaru zarysów kształtów, wzorcowania przyrządów pomiarowych. Współrzędnościowe maszyny pomiarowe są obecnie najbardziej uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi. Pozwalają w cyklu automatycznym wykonać pomiary wszystkich rodzajów wymiarów i tolerancji geometrycznych spotykanych w przemyśle maszynowym. Dzięki swej uniwersalności mogą zastąpić wiele przyrządów specjalistycznych. Na skutek zastosowania techniki komputerowej pomiary można łatwo zaprogramować i realizować w trybie CNC. Laboratorium ma kilkunastoletnie doświadczenie w kształceniu przyszłych inżynierów ze współrzędnościowej techniki pomiarowej. Pierwszą maszyną stanowiącą wyposażenie laboratorium była maszyna portalowa Eclipse z głowicą impulsową. W ostatnim czasie zostały zakupione dwie najnowocześniejsze maszyny pomiarowe. Prismo Navigator z głowicą mierzącą Vast Gold, umożliwiającą skaning trzeciej generacji, zapewniający wysoką dynamikę, niezawodność i powtarzalność pomiarów, oraz multisensorową maszynę pomiarową O-Inspect, wyposażoną w głowicę umożliwiającą skaning pasywny, głowicę optyczną oraz sensor konfokalny, dzięki czemu z powodzeniem zastępuje mikroskopy i projektory pomiarowe, a także konturografy i dotykowe współrzędnościowe maszyny pomiarowe. Mobilnym rozwiązaniem współrzędnościowej techniki pomiarowej są ramiona pomiarowe, które umożliwiają pomiary elementów maszyn w miejscu ich wytwarzania. Często wyposażone są one w dodatkowy element, skaner optyczny, szczególnie przydatny podczas pomiarów elementów zawierających powierzchnie swobodne. Oprogramowanie współpracujące z ramieniem pomiarowym umożliwia szybkie porównanie modelu CAD mierzonego elementu z jego rzeczywistymi wymiarami. Ze wszystkich obszarów metrologii wielkości geometrycznych pomiary struktury geometrycznej powierzchni uważane są za najtrudniejsze. Pierwsze przyrządy do pomiaru nierówności powierzchni pojawiły się na początku XX wieku. Wraz z rozwojem metod pomiarowych postępował rozwój opisu ilościowego stanu powierzchni poprzez wprowadzanie parametrów liczbowych charakteryzujących stan powierzchni. Historycznie najstarszymi parametrami są parametry opisujące wysokość nierówności, ponieważ mogły być one wyznaczane bezpośrednio na podstawie profilu zmierzonego za pomocą profilometru stykowego. W miarę rozwoju elektronicznej obróbki sygnału pomiarowego wprowadzano kolejne parametry o charakterze statystycznym. Mimo że liczba parametrów dla profili dwuwymiarowych gwałtownie wzrosła, nie spowodowało to istotnego postępu w zrozumieniu funkcjonalnego zachowania się powierzchni. Profil dwuwymiarowy okazał się niewystarczający do kompleksowego opisu najważniejszych cech mierzonej powierzchni. W konsekwencji nastąpił rozwój analizy topografii powierzchni, polegającej na zbieraniu danych pomiarowych w kierunkach X i Y i na ich podstawie odtwarzanie obrazu powierzchni. Najpopularniejszymi metodami pomiarów topografii powierzchni jest profilometria stykowa, metody interferometryczne
oraz mikroskopia sił atomowych. Każda z wymienionych metod charakteryzuje się pewnymi zaletami, ale występują również ograniczenia w stosowaniu poszczególnych metod. Zaletami profilometrii stykowej jest pełne odzwierciedlenie mierzonej powierzchni z uwzględnieniem kształtu i wymiarów ostrza odwzorowującego, determinującego szczegółowość penetracji nierówności powierzchni, duża gęstość próbkowania w osi X sięgająca 125 tysięcznych mikrometra i rozdzielczość osi z poniżej 1 nanometra. Do wad tej metody należy zaliczyć brak możliwości pomiarów elementów z materiałów o niskiej twardości ze względu na efekt rysowania powierzchni przez ostrze odwzorowujące w następstwie występowania odkształceń plastycznych materiału oraz długi czas pomiaru topografii powierzchni. Przykładem profilometru stykowego o wysokiej dokładności jest profilometr Talisurf PGI 1200, znajdujący się na wyposażeniu Laboratorium Komputerowych Pomiarów Wielkości Geometrycznych. Zaletami profilometrów optycznych wykorzystujących metody interferometryczne jest brak bezpośredniego oddziaływania przyrządu na mierzoną powierzchnię, duża szybkość pomiaru uzależniona od wysokości nierówności oraz wysoka rozdzielczość w osi Z sięgająca 10 pikometrów przy szumach własnych na poziomie 80 pikometrów. Wadą tej metody jest wpływ własności optycznych mierzonego materiału na wynik pomiaru. Słaba penetracja mierzonej powierzchni ze względu na wielkość kąta igły optycznej, odpowiednika kąta ostrza odwzorującego w profilometrach stykowych, powstawanie fałszywych wyników przy pomiarach struktury o ostrych krawędziach. Laboratorium Komputerowych Pomiarów Wielkości Geometrycznych Politechniki Świętokrzyskiej jest wyposażone w profilometr optyczny Talisurf CCI. Mikroskopy sił atomowych AFM należą do grupy mikroskopów z sondą skanującą SPM. Są one grupą przyrządów służących do badania warstwy wierzchniej elementów. Badania te mogą być prowadzone w zakresie od ułamka nanometra do poziomu kilku mikrometrów. Protoplastą wszystkich SPM jest skaningowy mikroskop tunelowy STM, wynaleziony w 1981 roku, wykorzystujący zjawisko efektu tunelowego. Dla uzyskania efektu tunelowego zarówno sonda, jak i badany materiał muszą być przewodnikami lub półprzewodnikami. Dlatego też za pomocą STM nie można wykonywać pomiarów elementów wykonanych z materiałów, które są izolatorami. Pozbawione tego ograniczenia są mikroskopy sił atomowych. Przykładem takiego mikroskopu jest będący na wyposażeniu laboratorium AFM Dimension Icon, umożliwiający pomiary powierzchni o wymiarach 90 na 90 mikrometrów i maksymalnej wysokości nierówności do 10 mikrometrów. Z zastosowaniem takich trybów pracy jak Scan Assist, Tapping Mode, Contact Mode. W praktyce metrologicznej rozróżnia się dwie grupy metod pomiarów zarysów kształtu powierzchni: metody odniesieniowe i metody pomiaru zmian promienia, zwyczajowo nazywane bezodniesieniowymi. Metody pomiaru zmian promienia są realizowane głównie za pomocą następujących przyrządów pomiarowych. Z obrotowym wrzecionem czujnik pomiarowy obraca się wokół nieruchomego przedmiotu. Z obrotowym stołem nieruchomy czujnik pomiarowy styka się z obracającym przedmiotem. Do pomiarów zarysów okrągłości wykorzystywany jest zmodernizowany na Politechnice Świętokrzyskiej skomputeryzowany bezodniesieniowy przyrząd pomiarowy Talirond 73 firmy Taylor Hobson z podwyższoną dokładnością obrotu wrzeciona czujnika, wyposażony w program komputerowy Roform. Przykładem przyrządu z obrotowym stołem jest talicenta firmy Taylor Hobson, która umożliwia pomiary odchyłki walcowości elementów obrotowych. Przyrząd wyposażony jest w oprogramowanie opracowane na Politechnice Świętokrzyskiej, umożliwiające wyznaczenie odchyłki walcowości 4 metodami: przekrojów poprzecznych, prostoliniowości tworzących, klatki i linii śrubowej. Przyrząd Talirond 365 należy do grupy najnowszych przyrządów bezodniesieniowych z obrotowym stołem łożyskowanym na precyzyjnym łożysku aerostatycznym i głowicą pomiarową o rozdzielczości 1,2 nanometra. Przyrząd umożliwia pomiar następujących odchyłek: okrągłości, walcowości, prostoliniowości oraz płaskości. Wyposażony jest w funkcję autokontaktu ułatwiającą przeprowadzenie pomiarów oraz wykonywanie pomiarów w trybie CNC.
Wzorcowanie przyrządów pomiarowych i wzorców jest zbiorem operacji ustalających relacje pomiędzy wartościami wielkości mierzonej wskazywanymi przez przyrząd pomiarowy lub wartościami reprezentowanymi przez wzorzec miary, a odpowiednimi wartościami wielkości realizowanymi przez wzorce jednostki miary. Wzorcowanie jest niezbędnym elementem pozwalającym na spełnienie warunku spójności pomiarowej, czyli właściwości wyniku pomiaru polegającym na tym, że można go powiązać z określonymi odniesieniami, na ogół wzorcami państwowymi jednostki miary, za pośrednictwem nieprzerwanego łańcucha porównań. Pracownia wzorcowania przyrządów pomiarowych i wzorców wyposażona jest w komparator do wzorcowania płytek wzorcowych metodą porównawczą PC-826 firmy MAR, który umożliwia wzorcowanie płytek wzorcowych o długości nominalnej do 100 mikrometrów. Do wzorcowania czujników pomiarowych różnych typów, m.in. zegarowych, indukcyjnych czy inkrementalnych, wykorzystywany jest przyrząd Optimar 100 firmy MAR. Proces wzorcowania czujników zegarowych odbywa się w cyklu półautomatycznym z udziałem operatora. Natomiast dla pozostałych typów czujników pomiarowych jest on całkowicie zautomatyzowany, bez ingerencji operatora w przebieg procesu wzorcowania. Wynikiem pomiaru jest krzywa wzorcowania wraz z wyznaczeniem powtarzalności pomiarów i histerezy. Do wzorcowania uniwersalnych przyrządów pomiarowych oraz sprawdzianów tłoczkowych i pierścieniowych wykorzystywany jest długościomierz ULM Opal 600, zapewniający pełną realizację zasady ABBEGO, umożliwiający pomiary zarówno wymiarów zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Zaletą przyrządu jest możliwość dynamicznej rejestracji wartości pomiarowych oraz wspomagana komputerowo korekcja wpływów temperatury i nacisku pomiarowego.